Dobra, jak to jest? Jakie to jest moje wrażenie? Cieszę się, że mogę przywitać tak zacne tarnowskie osobistości. Przedstawicieli organizacji, które popierają naszą inicjatywę. Przedstawicielstwa szkół, które zdecydowały się wziąć udział w drugim tarnowskim Marszu Niepodległości. Oraz wszystkich Państwa, którzy zechcieli wziąć udział w tym wydarzeniu. I tym samym podkreślić swoje przywiązanie do Polski, polskości oraz z dumą zamanifestować, że jesteśmy Polakami. Wyruszamy! Dobrze. Na 41 stronie śmierdzików, tych, które Państwo macie, jest też piechota. Zaczynamy tą pieśnią. Otwórę sobie 41 strona. Nie doszło nam pasów, lecz szary tuj, pełni srebra, ni złota, lecz pierwszym szego podąża. Szara piechota, lecz pierwszy dłuższy tego podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują szczytycy piechaszy bojo, karabiny poszto szare stropy, a przed nimi drzewa salutują, o za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołyszy się stal, dziewczęta zerkają z oblota, a czy ich dumnie utkniono są bal. Piechota ta szara piechota, a oczy ich do mnie utkwione są dal. Piechota ta szara piechota, maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój. A przed nimi drzewa zalutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Nie grają im córny, nie poczują, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Honor!
honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Czwarta rocznica odzyskania niepodległości przez Tarnów. Jako pierwsze w Polsce miasto po 146 latach niewoli austriackiej, obchodząc tą rocznicę dzisiaj, pragniemy młodemu pokoleniu Polaków przypomnieć bohaterską postawę młodzieży ówczesnej. Niestety, właściwe z pożytkiem dla kraju zorganizowanie niepodległości naszemu pokoleniu nie udaje się. Przyczyną tego upatruje w planowym wymordowaniu elit narodu przez naszych sąsiadów oraz dojściu do władzy wyjątkowo antypolskiej, antynarodowej kliki, afery gospodarcze i przestępstwa na szczytach władzy. Najczęściej zamiatane pod dywan, katastrofalne bezrobocie, liczna emigracja zarobkowa, zła polityka historyczna i zagraniczna, kneblowanie niezależnych mediów, w tym Radia Maryja, Telewizji Trwam, wyprzedaż majątku narodowego, prywatyzacja służby zdrowia, to tylko niektóre przykłady tej polityki.
Na to zgadzać się nie możemy. Rząd pod sąd! Żądamy zaprzestania mataczenia w sprawie katastrofy smoleńskiej i powołania międzynarodowej komisji w tej sprawie. Chcemy prawdy po smoleńsku! Takich rządów jak obecny mamy dość. To się musi skończyć. Rząd pod sąd! Na pierwszym miejscu musimy postarać się o odbudowę elit, które na różnych płaszczyznach będą wyznaczać drogę dla całego narodu. Jest to konieczne w dobie kryzysu autorytetów, o którym coraz częściej wspominamy. Mam nadzieję, że cele, o których wspominałem, będą stopniowo wcielane w życie przez odpowiednie postawy, a moje pokolenie nie zmarnuje ciężkiej pracy poprzedniej generacji. Dziękuję Państwu.